Dzień przywitał słoneczkiem. Jest poniedziałek. Bratki się uśmiechają. Chłopcy wstali do lekcji. Zobaczymy, co dzień przyniesie. A ja przymierzam się do nowego opowiadania o kamieniach. Ale zanim to zrobię, to pokażę Wam, jakie mam przyjemności teraz, ponieważ na boisku szkolnym budują teraz kort. Jest dużo hałasu, dużo wiercenia, dużo pyłu, dużo stukania. Przeżyjemy i to. Z drugiej strony budynku też jest budowa, bo tam budują z kolei, chyba to się nazywa teraz osiedle południowe, po prostu wieczna budowa. I przyszedł kurier. Dzisiaj doszły do nas kolejne dwie paczuszki. Ja tutaj już wcześniej przygotowałam, żeby ściągnąć adres. Tutaj, Waldziu. A, wcześniej. O, żeby nie było adresu. I teraz, Waldziu. Zacznijmy od tej najbliższej. Największa. Ja już wiem, od kogo ona jest, bo... Ja już widziałem. Bo tutaj jest nalepeczka. Nie, trzeba jeszcze trochę naciąć. No, muszę zrobić. Dobrze, przynajmniej przygotowałaś taką czaka. I co tu jest? Nalepki. To są nalepki od Kuby Lipca. Jeszcze śmieci, żeby... Żeby zabezpieczyć. Tak. I ostrożnie, bo tutaj chyba będzie kubeczek. Widzę, kubek. Na twoje różne herbatki. Tak. Albo na barszczyk. Zależy, do czego sobie wybierzesz. Zimno. Zimno, bo zimno na dworze. Dobrze, to teraz bierzemy się za to. Przyjechała do nas Wejherowa od Adiego, Uli i ekipy. No. Wezmę kubeczek, żeby się gdzieś nie... Nie wpadł, już nie zrzucił. Jest kubeczek od Kuby. A teraz walczy dzielnie, walczy z kartonem. Nie kartonem, tylko taśmą. Przecież widać, że... Zapomniałam, że asperger jest obrzydliwie dokładny. Dobrze. Tak, walka z taśmą zakończona. Super. Także pamiętajcie, jak rozmawiacie z aspergerami. O, i będziesz miał czapkę na lato, słuchaj, super. Fajnie. No. I to jeszcze w barwach mi chodzi. Więc jak rozmawiacie z aspergerami, musicie być bardzo dokładni. Bardzo. List. O, to liścik przeczytamy potem, tak? Dobrze? Mhm. Koszulka. O! Jest. Czyli mamy tutaj chłopaków. O! Jest i koszulka dla Waldity. Od Adiego Waldity. Kramer. Mhm. Właściwie szpinka z Kramerem. Tak, to jest taka Waldzio, ona ma z tyłu rzepy, wiesz? Rzep. I można ją na rękaw do polara. Ajde, nie tak szybko przekładasz. O. Co to jest? Kramer wykopki. To. To jest twoja własna, osobista nożo łopatka. Otóż się. To już łopatka. Mhm. Nagrywamy nieco nie tylko ordynowanie, jak to przy rozpakowywaniach bywa. I jeszcze
I to jest taka torebeczka, którą się przewiesza. Bardziej wygląda jak miniaturowy plecak. No bo to jest taki miniaturowy plecak. To można przyczepić do pasa na przykład. I tam możesz włożyć sobie różne rzeczy. Widzisz, tutaj jest takie miejsce do przewlekania. Wodziu już jest prawie w gotowości bojowej. Czekamy tylko na lepsze czasy. No, i będę sobie póki to pić swój herbatkę bezbarwną. No, będzie herbatka z bratka, bo Wodziu jest na etapie herbatki z bratków. Raz dziennie. Jest torebeczka, jest nasza łopatka, jest naklejka i jest liścik. To może jednak ja przeczytam? To może jednak ty przeczytasz? Siemaneczko, Wadziu. Pakistańska ekipa jest z tobą i chcielibyśmy zarazić ciebie naszym hobby, więc przesyłamy zestaw poszukującego detektorysty. Czepeczką, torba zrzutowana, znajdźki, nasza łopatka. A naszej siły początek 2 grosze międzywojennie. Poszuka pakistańskiej ekipy po to prezent od Romana Gnerenka, który był z tobą na wielką okiecę świątecznej pomocy. Pozdrawiamy obszaka, jeżeli to ogląda. Jesteśmy z tobą, zobaczymy, czarne kciuki wymiatają. Pozdrawiamy wszystkich, całą pakistańską ekipę i Romka, który dał Waldziowi koszulkę. Serdecznie dziękujemy. Dla Waldzia to był emocjonujący dzień, bo po prostu całe popołudnie przespał. Ja zachęcam do zostania dawcą szpiku i do przełamywania własnych lęków. Tak jak ja tutaj, ze swoim lękiem wysokości, dostałam w prezencie przelot szybowcem. Oczywiście jestem w stresie, spięta, dostałam instrukcję, co mam nacisnąć, jak będziemy spadać. Zostałam pozapinana, zabezpieczona. I to było bardzo ciężkie przeżycie, muszę wam powiedzieć. Czy bym to powtórzyła? Pewnie tak, bo jestem trochę stuknięta. Ten moment, kiedy ruszyliśmy za samolotem prowadzącym i później ten moment takich jakichś podskoków i wzniesienia się, to było bardzo emocjonujące. To była chwila poznania siebie. I słyszysz tylko takie pikanie tych manetek. Masz z tyłu instruktora, który mówi ci, jak masz oddychać i mówi ci, co widzisz. I wznosimy się coraz wyżej, zaczynamy w pewnym momencie kołować i trzeba to własne zło pokonać. A potem wszystko staje się takie maleńkie. Instruktor mówi, tu mamy Leszno, tam mamy Bożkowo, w Rodali Brenno, gdzieś tam Hen. To wszystko jest takie maleńkie. Nie wiem, czy zobaczyłam uśmiech Boga, ale próbowałam przełamać samą siebie. Każdy z nas to potrafi. Każdego dnia. Tam na górze, przez te parę godzin, na wysokości 1,5 kilometra, byłam tylko ja, cichy szybowiec, szum wiatru, kryształki lodu i wszystkie moje lęki.
przejść wielką rzekę bez bólu i wyrzeczeń. Każdy może pokonać swoje lęki. Wystarczy wyciągnąć rękę i uśmiechnąć się. Takie tam pogaduszki do paczuszki.